Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry, Mazurek słucha. Słucha nie byle kogo, tylko Jarosława Klejnockiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Jarosław Klejnocki jest, proszę państwa, poetą. Jest profesorem, jako się rzekło, literaturoznawcą, dobrze mówię? Tak. Oraz dyrektorem Muzeum Literatury, co brzmi dość smutnie. Czemu? Bo to znaczy, że miejsce literatury jest muzeum? Literatury dawniejszej, tak, oczywiście. Mhm. Też literatury takiej, którą no, czytamy sobie drukowaną na przykład, ale ona powstawała jako rękopisy. I czasami te rękopisy fajnie wyglądają, na przykład słowackie rękopisy bardzo pięknie wyglądają. O tym jeszcze zdążymy porozmawiać. Najpierw wakacje, które się wzięły i niespodziewanie skończyły. Co czytałeś w wakacje? No ostatnio, jak przy innej okazji mnie przepytywałeś, to mówiłem o kryminały, mnie pytałeś, ale właśnie nie czytałem kryminału wtedy, natomiast na wakacje sobie wziąłem dwa kryminały. I kto zabił? O rany boskie, no to strasznie kłopotliwe pytanie na mnóstwo trupów i że tak powiem, więcej niż jeden z sprawca. Ale fajne kryminały? To może tak. Wydaje mi się, że to byli autorzy tacy nie z górnej półki kryminałowej. Ale to powiedz może kto, jeśli pamiętasz tytuły oczywiście. Tytuły tak, żebym tylko zdał ten egzamin swój. Jedna powieść to była powieść, którą napisał pan Małecki, o ile dobrze pamiętam, Robert. I to się nazywa Skaza. Zresztą to jest jakiś tam cykl, bo z tego coś dowiedziałem, bo ja pierwszy raz czytałem tę książkę i tego autora, ale no jak wielu autorów kryminałów stworzył on już jakąś serię z jednym bohaterem. No się Saga dobrze sprzedaje, no proszę cię, no. No, tak, no kryminały po to są. No dobrze, a druga? A druga to jest taka książka pani o bardzo skomplikowanym nazwisku, więc żeby nie pomylić, to nie powiem. Natomiast tytuł jest Tysiąc. Tysiąc, to łatwy tytuł. To tak, bardzo. Chodzi o tysiąc trupów, czy? Nie, chodzi o takie miasteczko w Polsce, które żyje w cieniu klątwy spalonej tam niegdyś czarownicy, której to klątwa właśnie mówi, że nie może mieszkać więcej niż tysiąc osób. Jarku, a ty to czytasz dla przyjemności, czy ci każą? Płacą może jeszcze. No nie płacą. Tak, ale wiesz, no to tak jak się... Nie, albo to nie brzmi tak, żebym wiesz co, no ale dlatego, że ja to też tak streściłem. Okay. To powiem ci tak, że to jest dobra książka. Ostatnie 20 stron jest słabych, dlatego, że autorka wpadła na pomysł napisania jakby takiego pamiętnika z czasów, kiedy spalono te czarownice, tak? I niestety nie ma albo talentu do jakby stosowania dawniejszego języka, albo nie przemyślała tego kroku. Gdyby ona tego nie zrobiła, to byłby bardzo przyjemny taki horror-thriller trochę. No dobrze, a powiedz mi, czy kryminał może być literaturą klasy A? Taką ekstra klasą. Bo wiesz, bo mówimy o tym, no tak, przyznajemy się do czytania kryminałów jako do takich grzeszków. No, przeczytałem jeszcze poza tym kryminał, no tak właśnie. Ja nigdy nie miałem takich oporów, żeby się przyznawać. Nie. Ale tobie wypada, bo jesteś poetą, jesteś profesorem. No tak, i wariatowi wolno, tak? To raz, a dwa, masz papiery na to, że czytasz książki, więc nikt cię nie podejrzewa o to, że nie przeczytałeś Prusta. A przeczytałem. No trudno, co robić? Co prawda pod koniec już tak jak nad Niemnem trochę się czyta, tak? Ale tak, no nieważne. Słuchaj, może być moim zdaniem, ale jakby no, jeśli ma większe ambicje niż opowiedzieć tylko o przestępstwie. Fabule. Tak. Jeśli tam jest coś więcej niż fabuła. Jeśli zgodzisz się na przykład, że Imię Róży jest kryminałem, a jest, tak? No to zgodzę tak, to jest literatura pierwszoligowa na pewno. No dobrze, no ale tylko, że wiesz,
na czym to teraz polega? Na tym, że jak autor ma jakieś ambicje, to on to inkrustuje jakimiś takimi erudycyjnymi wstawkami. A tu umieści jakieś obrazy zaginione, a tu umieści, no nie wiem, właściwie ja słabo czytam te kryminały rzeczywiście, no i wtedy jak się pojawi nazwisko tych trzech malarzy, albo jakiegoś tam pisarza, albo filozofa, no to już jest taka... Że to podnosi rangę powieści. Wiesz, ja widziałbym raczej zagrożenie gdzie indziej, to znaczy w takim stosowaniu mody na skandynawski kryminał społecznie zaangażowany. I tego się troszkę obawiam, bo wydaje mi się, że no, twórczość na przykład Henninga Mankella wydaje mi się szczera, tak, że tam, jeśli tam się pojawia problem, nie wiem, dajmy na to uchodźców, tak, w Szwecji, czy problem jakiś tam rasizmu, ruchów rasistowskich, no to rzeczywiście wynika jakby z takiej wrażliwości szwedzkiej, z którą miałem do czynienia. Natomiast import taki trochę jeden do jednego do Polski, no to umówmy się, brzmi sztucznie, tak? Plastikowo brzmi. No, u nas powinni się zajmować, nie wiem, wykluczonymi spegerów z Słupskiem, no. No więc właśnie, prawda? No, jeśli by chcieli rzeczywiście być społecznie zaangażowani. Tak, tak. No ja pamiętam jeden z autorów, inteligentny bardzo człowiek, na pytanie, gdzieś tam na spotkaniu go pytać, dlaczego u nas nie ma takiej prozy, wiesz, sensacyjnej z prawdziwego zdarzenia, tak? Typu, że jakieś zamachy terrorystyczne. I on tak mówi, no a wyobraża pan sobie, że tam talibowie PKS-em jadą coś wysadzić, nie? No, więc coś w tym jest, tak. No tak, talibowie, znaczy nie wiem, czym jeżdżą talibowie, ale rzeczywiście, no w Polsce pewnych rzeczy nie będzie. Natomiast pytam o tę literaturę, bo czy ona może być wyższa, ciut wyższa, awansować do wyższej ligi, bo na pewno może być popularna. Jak? Czy czytacie jakąś książkę Remigiusza Mroza? Tak. Ale, wrażenia. Nie pytam o... Wykasowałem ją z pamięci dość szybko. Zła? Wiesz co? Tak. Ale za to jak się dobrze sprzedaje. No i co z tego? Wódka też się dobrze sprzedaje. Ale wódka może być dobra. Może chyba. Być, ale wiesz, no to... A powiedz to niepijącemu, tak? No poczekaj, jesteś profesorem. Możesz rozwinąć myśl, że zła? Słuchaj, no... oczekuję od literatury, że posługuje się językiem wykwintniejszym niż taki język, wiesz, o zasobie 3000 słów, no. Natomiast autor, no okej, jakby gratulujemy sukcesu i tak dalej, i pieniędzy zapewne, natomiast no tam autor dba o to, żeby nie pisać za trudno, tak? To jest bardzo takim biurowym językiem, jakby pisane trochę, no dla mnie. Proszę Państwa, dla mnie brzmi zachęcająco, bo chciałbym poznać w takim razie taką książkę. Najpierw posłuchamy muzyki, a później się wytłumaczysz, dlaczego tak słabej. Mówiliśmy o literaturze zaangażowanej społecznie, teraz był wokalista zaangażowany społecznie, Roger Waters. No. No, rzeczywiście, naprawdę warto było zaprosić poetę, proszę Państwa. Jarosław Klinocki jest naszym gościem. Ale ja nie słucham Floydów ani Watersa dla jego zaangażowania społecznego, tylko dla muzyki. No, biorąc pod uwagę, że wcześniej było co? Motorhead? Motorhead, tak. Mhm. Motorhead. Tak. No ja rozumiem, że ty jesteś pokoleniowo upośledzony. Tak, jestem pokoleniowo upośledzony, ale też robię progres, bo zacząłem słuchać Rammsteinu na przykład, który mam nadzieję też posłuchamy progres. I dzisiaj. To za moment będzie Rammstein, w takim razie, jeśli już tak nalegasz, to rzeczywiście, proszę Państwa, to już, to nawet chyba jest to stulecie, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. Co prawda chłopcy z DDR-u dawnego są. Nie, żebym znał muzykę nerdowską zbyt dobrze. Ale powiem, że ja się o tym dowiedziałem dopiero po wysłuchaniu i zakochaniu się w tej muzyce. Możemy rozmawiać o książkach i możemy rozmawiać oczywiście o muzyce, ale wolałbym jednak o książkach, bo przynajmniej na tym się znasz, a na muzyce no, chyba mniej. Zupełnie poważnie chcę cię spytać,
Czy ty miałeś tak zawsze, że zawsze czytałeś? Czy jakoś cię to nagle wzięło i... Tak, jako podobno miałem tak zawsze i co zresztą było pewnego rodzaju źródłem pewnego rodzaju nieporozumienia mojego własnego, kiedy zostałem rodzicem. Mianowicie mama mi opowiadała, że jak się nauczyłem czytać, a potem nauczyłem się czytać dość wcześnie, to mówiłem, miałem taki swój tekst, poproszę jabłuszko takie pokrojone, to już jakby obsługa wiedziała, poproszę jabłuszko, ogórcik i ja teraz będę czytał w tu w kąciku. I jak zostałem rodzicem, to takie miałem wyobrażenie... Spodziewałeś się mniej więcej tego samego. Tak, tak, a mam w domu jablicę za to jedną, drugą. Kochane. Kochane, ale rozumiem, że jeśli chodzi o jogurciki i jabłuszka, to nie. Bywają, tak? Natomiast jedna jeszcze czyta, a druga niekoniecznie. No właśnie, jak to jest? Ja rozumiem, że możesz powiedzieć, że szef bez butów chodzi. Nasze dzieci czytają pewnie, to jest trudne. Mój syn czyta, moja córka jedna przynajmniej twierdzi, że czyta, ale tego nie jestem pewien, a druga to po prostu... Nie czyta. Znaczy ona twierdzi, że już wszystko przeczytała, ale... Wiesz, ja kiedyś, to jeszcze w latach 80. po tym górskim schronisku spotkałem górnika, który był mniej więcej w moim wieku, czy tam miał 20 kilka lat. I on... Miałeś kiedyś tyle lat? Miałem, tak, tak. Nie urodziłem się od razu starym dziadem. I ten górnik mi powiedział, że on przeczytał W pustyni i w puszczy i to zaspokoiło jego wszelkie potrzeby lekturowe. Są profesorowie sienkiewiczolodzy, którzy ci powiedzą, że właściwie wybrał najlepiej, jak się da. Słuchaj, chętnie wejdę z nimi w polemikę. Ja mam taką książkę nawet, to z okazji jakiegoś jubileuszu W pustyni i w puszczy. Ta książka wydała mi się tak absurdalna. Jest to książka godna właściwie Pawła Dunina-Wąsowicza z cyklu książki absurdalne, które znajdujemy gdzieś tam. Ja tę książkę nawet mam. To jest zbiór, słuchaj, tekstów krytyczno-literackich na temat W pustyni i w puszczy. To jest całkiem możliwe, ponieważ, wiesz, z klasykami jest tak, że ich się przenicowuje na wszystkie strony, a kiedyś wziąłem udział w takiej sesji, biernie od razu powiem, mickiewiczologicznej, gdzie już Mickiewicza tak wypatroszono, że no jakby o czym tu jeszcze można napisać. Więc referat był o pomnikach Mickiewicza. Boże. Powiedz mi tylko a propos, no skoro już W pustyni w puszczy padło ta nazwa, to można jeszcze to czytać? Nie. Bo jest rasistowskie? Wiesz co, ja, znaczy... To było pytanie, nie teza, tu od razu mówię. Znaczy... Nie umiem powiedzieć na to pytanie w tym sensie, że może nie tyle rasistowskie, bo jakby to trudno walczyć jakby z mentalnością czasu, prawda? No tak, tak. Trudno tak. Mieć, nie wiem, pretensje do kogoś przed 500 lat, na przykład, że czegoś tam nie wiedział, co my wiemy. Ale jest też takie pytanie, na ile Sienkiewicz jest sam obecny w pustyni i w puszczy, prawda? A na ile rekonstruuje pewną mentalność, ale sam początek, prawda? Kiedy Staś tłumaczy Nel, jacy Brzydcy są ci muzułmanie, no to w dzisiejszym kontekście to się źle czyta, tak? Źle się czyta, bo tam no tak, taki dobrze, duch no kolonizatorski za bardzo. Ja bym bardziej o tym myślał, nie? Że taka... A myślałem, że powiesz, że to ramota po prostu jakaś straszna i dlatego się już tego nie fabularnie zaczęłaś. Fabularnie nie. Jeśli ktoś lubi fabułę, to jest przygodowa książka, prawda? Kiedyś, pamiętam, oburzałem się na twoje dość radykalne poglądy na temat lektur szkolnych, bo ty uważasz, że zasadniczo to nie ma znaczenia, co oni tam powpisują, bo młodzież i tak tego nie czyta. I to się nie zmieniło. Ja rozumiem ten twój pogląd, ale... Nie zmieniła się sytuacja. Nadal cokolwiek jest w lekturach i tak jest nieczytane. No, no dobrze, to w takim razie zadam pytanie, co robić, żeby czytali, chyba że uznamy, że i tak nigdy wielu ludzi nie czytało, więc odpuśćmy sobie te zabiegi o to, żeby więcej ludzi czytało, bo po co? W końcu tak naprawdę nie zabiegamy o to, żeby oni wszyscy słuchali Schumana, Schuberta,
czy innych panów na szy. No tak, a potem słuchają tego, co ja słucham na przykład, tak? Słuchaj, no jakby, jakby ten, kto wymyśliłby patent na powodzenie, tak, aby Polacy zaczęli czytać. A powinni? No, nie, bo ty zadaj pytanie serio, no, a powinni? Wiesz co, no nie zaszkodziłoby, ale też umówmy się, że nie, jakby, no, świat istnieje, mimo że Polacy nie czytają, prawda? Więc... Świat istnieje, mimo że, nie wiem, tam inni też nie czytają pewnie. No, i wiesz, są jakby jest zła tradycja, tak, czy złe nawyki i do tego dochodzi jeszcze właśnie szkoła. Mnie się wydaje, że po prostu szkoła zabija taką, wiesz, dzieci jak idą, to są zafascynowane szkołą. Poczekaj, prawda? Czy twoje dzieci jak szły do szkoły, to lubiły czytać? Tak. Moje też. Moje to... były po prostu zaczytane po tak. uszy. Jedną córkę szkoła oduczyła czytać. Czy szkoła tylko, no świat oduczył ją czytać. A drugą nie. To może to jest osobnicze. Może. Ale wiesz, podstawowym błędem, ja jestem też metodykiem literatury. Tak, właśnie, tak? Wiem, dlatego... I wiesz, no... O to pytam. Myśmy kiedyś, jak studiowaliśmy na polonistyce, to zrobiliśmy taki, jak się zebraliśmy i przeliczyliśmy, ile dziennie stron powinniśmy czytać jako studenci polonistyki, gdybyśmy czytali wszystko, co nam zadają. I już teraz ci nie powiem, czy to wyszło, że 600, czy 500, ale mniej więcej tyle dziennie. Przejść kurs szybkiego czytania, jak Leszek Balcerowicz, on podobno przeszedł. No tak, tylko po co? Prawda? Właśnie jakby o to chodzi, że wiesz, to jest dobre, jak masz, nie wiem, dziennik ustaw czytać na przykład, tak? To może kurs wtedy szybki odczytać. Natomiast jeżeli masz czytać dla przyjemności lektury, no to jaka radość w tym, tak? Dla przyjemności posłuchajmy sobie teraz Rammsteinu, tak? To bardzo każdy chętnie. Ma takie przyjemności, na jakie zasługuje. Jarosław Kielinacki poleca nam w sobotnie południe posłuchanie trochę nerdowskiej muzyki. A tak gwizdać umiesz? Nie. No właśnie. Śpiewać też nie. Nie, przepraszam bardzo. Grywam na gitarze i podobno mam ładny głos. Mój drogi, w twoim pokoleniu wszyscy grywają na gitarze, bo żeby chłopiec z twojego pokolenia mógł mieć jakąś dziewczynę, to musiał grać na gitarze, prawda? Tak. Abelard Giza zrobił o tym stand-up, ale nie nadaje się do zacytowania. Nie bardzo wiem, kto to jest Abelard Giza, ale wierzę ci na słowo. Porozmawiajmy o tobie może. Oczywiście. Bo to zabrzmiało nieźle, że jabłuszko, że jogurciki, książeczka. Tak, i że czytasz w kącie. Co czytałeś jako mała dziewczynka? Słuchaj, mam wrażenie, że wszystko, co mi tam wpadło w ręce, a to wynikało z faktu, że ja przez kilka lat mieszkałem za granicą. Mój ojciec był pracownikiem firm takich tych handlu zagranicznego. No dobrze, to wiemy, w jakim resorcie pracował naprawdę. Nie wiem, HZ-cie, ale pełnił też, zdarzało mu się pełnić funkcje dyplomatyczne. Ale mówili do niego panie pułkowniku? Nie, mój ojciec był porucznikiem, tylko wyrzucony zresztą z wojska, bo wzrok miał słaby. I wiesz, no jak się mieszka za granicą i przez cały dzień mówisz w obcym języku, tak? Bo do szkoły chodziłem przecież nie polskiej. Gdzie chodziłeś do szkoły? Opowiedz. To był Kuwait. To była szkoła angielska, no bo albo angielska, albo arabska, no to wybacz. I tam się siedziało właściwie 2/3 dnia. Nie było tam moich rówieśników Polaków, żeby, wiesz, nawiązać jakąś komunikację. No dziecko z rodzicami w tym wieku to tak niewiele rozmawia, prawda? Więc język polski mieszkał w książkach i ja po prostu chodziłem do... Mieszkaliśmy jakby nad biurem radcy handlowego. I tam w biurze radcy była polska biblioteka taka, no jakby do wypożyczania książek.
I tam po prostu ja tak brałem, wiesz, od lewej na pierwsza półka i co leci, no. I oczywiście jak trafiałem na jakieś na przykład, bo były tam takie rzeczy, jakieś takie, wiesz, techniczne, że tam jak zmontować traktor, albo nie wiem właściwie dlaczego, ale no to nie czytałem, tak? Ale wiesz, i w ten sposób... W ten sposób ominęła cię wiedza o tym, jak zmontować traktor. No, ale jakoś mnie to nigdy nie kręciło. I wiesz, no były na przykład takie wydanie słowackiego. Mam wrażenie, że dzieła zebrane. Wrażenie. I ja to wszystko przeczytałem oczywiście. Naprawdę czytałeś słowackiego jak leci? Tak. No to jest jednak niezwykłe. Ale wiesz, różne, znaczy to była trochę taka kopanie, wiesz, przenoszenie piasku z jednej pryzmy na drugą, bo ja byłem młodzieńcem, no, bardzo młodym i po prostu bardzo wielu rzeczy nie rozumiałem, tak? Ale wiesz, niósł mnie język, tak? Ale poczekaj, no dobrze, ale czytałeś, bo trochę to tak brzmi, jakbyś się tłumaczył, z nudów, to i zacząłem czytać, nawet nie, to nie słowackiego. Były nudy, to była potrzeba języka polskiego, no. I to ci zostało do tego stopnia, że jak wróciłeś do Polski... No musiało mi się wdrukować, tak? I wiesz, mi się jakby, ale też mi to się podobało. No ja na przykład, wiesz, czytałem jakieś takie utwory, nazwijmy je, oczywiście zaraz znawcy słowackiego mnie pogonią, ale daj mi na to, no ja je nazwę peryferyjnymi, typu tam Beatrix Sensi na przykład, prawda? I ja nic z tego nie rozumiałem, bo to, wiesz, tam erudycja, trzeba było, nie wiem, znać, czy przynajmniej orientować się w jakiejś tradycji baroku, w dramacie i tak dalej. Ale wiesz, podobało mi się, rozmach mi się podobał na przykład. No dobrze, tak? Jarku, ale będąc takim dziecięciem, to jak ty teraz jesteś metodykiem, to ty musisz przeżywać jakieś potworne męki. No bo przecież nikt inny taki nie jest. Te dzieciaki, które masz nauczyć czytać, no one w życiu nie będą czytać słowackiego jak leci. Wiesz co, mnie się wydaje, że żylibyśmy w lepszym świecie, gdyby wielu ludzi zrezygnowało z ambicji modelowania świata według tego, jak oni im się wydaje, że on powinien wyglądać. Więc ja nie mam takich ambicji, tak? Ja właśnie jakby zapomniałem wcześniej powiedzieć, że moim zdaniem największym błędem polskiej szkoły, jeśli chodzi o lektury, to jest to, że tych lektur jest za dużo. Tak? Gdyby było 8 książek do przeczytania, ale byłyby to książki naprawdę dobre, możemy oczywiście sobie zdefiniować, co to znaczy, takie, które też w jakiś sposób mają szansę, a przynajmniej wydawać się by mogło, że mają szansę, wiesz, zaintrygować tych czytelników w danym wieku. Kiedyś bym się z tobą widowiskowo nie zgodził. Teraz ci powiem, Boże, jaki ty jesteś ambitny, żeby młodzi ludzie przeczytali aż 8 książek rocznie? Jestem za. Słuchaj, więc mnie do pewnego stopnia nauczyli czytać, w sensie interpretacji, anglicy. Tak, bo w tej szkole, ja tam zawadziłem jeszcze o pierwszą licealną, w tej szkole pamiętam taki rok, gdzie czytaliśmy dwie lektury. W pierwszym semestrze jedną, a w drugim semestrze drugą. I pierwszą lekturą to był Juliusz Cezar Szekspira, a drugą to był Z dala od zgiełku Thomasa Hardiego, o której zawsze mówię, że przy tej książce nad Niemnem jest wartką powieścią akcji. Tak? I myśmy to czytali drobiazgowo z obszernymi fragmentami czytania na lekcji i omawiania tego. Ja przez wiele lat miałem w głowie takie, wiesz, pasusy cytatów na przykład z Juliusza Cezara. Prawda? I tak naprawdę ci nauczyciele angielscy nauczyli mnie takiego, wiesz, rentgenowskiego patrzenia na tekst, tak? W intencje, możliwe intencje autorskie na przykład, tak? To jest akurat tradycja anglosaskiej szkoły interpretacji. Czyli te nieszczęścia, które teraz mamy na maturach pod tytułem co autor miał na myśli, to jest anglosaska tradycja. Wiesz co, nie, no to jest zwulgaryzowana jakaś tam psychoanaliza, prawda, sprowadzona do poziomu PGR-u, ale... Czy twoje wiersze trafiły na egzaminy maturalne? Tak, jeden mój wiersz był na maturze.
Ale zdałbyś tę maturę? Tak. Z własnego wiersza? To prosty wiersz był. Ale wiesz, no to wszystko w Polsce po znajomości. No kolega układał, prawda, i ułożył. Ja oczywiście nie wiedziałem o tym, no ale potem mi się pochwalił, prawda, pomachał mi. Ale wiesz, na maturze wiersze wybiera tam do 5% zdających, więc jak widzą wiersze, to nie, wiesz, nie zaszkodziło to wiersze. Krzykiem uciekają i wiesz, wszystko byle nie wiersze, no. No dobrze, ale miało być o tobie. Ale ja rozumiem, to że po tej angielskiej szkole... No trafiłem do polskiego liceum, jak wróciliśmy. To musiało być bolesne. Było bolesne, bo na przykład musiałem się zacząć uczyć rosyjskiego, którego się nie uczyłem, tak? Bo wyjechaliśmy jeszcze, jak byłem w takiej klasie, gdzie nie było rosyjskiego, a potem, wiesz, przyjeżdżam, a tutaj dostaję jako nauczycielkę taką panią, którą nazywaliśmy, to ją właśnie nazywaliśmy panią pułkownik i ona miała taką zieloną garsonkę i niebieską. Jak w niebieskiej, to jeszcze można było przeżyć, ale jakby przychodziła w zielonej, to wiadomo było, że będzie tego dnia masakra z rosyjskiego. Nie, no ale wiesz, mieliśmy bardzo fajną polonistkę, tak? Zupełnie inną. To był jakiś dobry liceum? Konopnicka w Warszawie. No to takie średnie, prawda? Ale uczyła tam Teresa Wiśniewska, świętej pamięci już. Osoba zresztą mocno zaangażowana w opozycję, internowana w Gołdapi, gdzie sprawdzała nam ostatnie wypracowanie i tak dostaliśmy, wiesz, taką pieczątką czerwoną, że tam komendant obozu dla kobiet w Gołdapi, nie? Że tam zezwalam na coś tam. I wiesz, ona na przykład nam mówiła o rzeczach, które były wtedy zabronione, tak? Mieliśmy do przeczytania Gombrowicza na przykład. Który był w ogóle nieobecny. No tak, zakazany owoc smakuje lepiej. Teraz muzyka całkiem legalna i wrócimy do rozmowy o tym, co zrobić, żeby może dzieciaki czytały. Co ty czytasz? No o tym też. No właśnie, to był kawałek poezji. Zupełnie cię o to nie podejrzewałem. Ja siebie też do pewnego stopnia, ale tak, to wysłuchaliśmy wiersza Tadeusza Nowaka, poety przedwcześnie zmarłego i moim zdaniem nieopisanego. Znaczy ja przeczuwam w nim wielkość, ale nie umiem sobie z nią poradzić. Myślę o jego poezji od wielu, wielu lat, czy jakoś nie spróbować opisać, zająć się nią. I to jest właściwie jedyny pisarz, może obok Buczkowskiego, jeśli chodzi o prozę, którego się boję, tak? Znaczy jakby obawiam się, że sobie nie poradzę. Ale ten wiersz jest bardzo piękny. Krajobraz z wilgą i ludzie, taki jest jego tytuł, a śpiewał Marek Grechuta z zespołem Anawa i uwielbiam ten utwór. To zadziwiające, bo kiedy sobie śpiewał Marek Grechuta, my rozmawialiśmy o Bajmie. No, przyznajmy się. Tak, ale też nie rozmawialiśmy, znaczy, może tak, Bajm by nie chciał tego usłyszeć, o co myśmy tu mówili o nim, o może w ten sposób. Ale był to kolejny dowód na to, że znasz się na muzyce. Prawda? Bo, tak. No więc znasz się na muzyce. Słuchaj, no dobrze. Zostałeś królem. I to w dodatku absolutnym. Jak rozumiem, nie interesuje cię nic poza listą lektur szkolnych. No bo już te wszystkie tam te churysy i tak dalej, to już masz zapewnione, to już o to nie musisz zabiegać. Resztę oddałeś innym, mądrzejszym od siebie doradcom. Tak, sztuka delegowania decyzji jest tak, jest istotna. I ty wtedy decydujesz o liście lektur szkolnych. Co ty byś kazał, to złe słowo, ale niech będzie, czytać młodziakom w tej chwili? Pytam poważnie. Tak, i jeśli ma być poważna odpowiedź, to ja jej nie mogę tutaj udzielić, tak? Dlatego, że co innego trzeba by, prawda, zaproponować dzieciom w wieku lat 11, a co innego ludziom u wrót dorosłości, kiedy kończą szkołę, mają lat 19, prawda? No dobrze, kiedy zaczynają, kiedy dzieciaki przestają czytać? No, znaczy niektóre w ogóle nie zaczynają. Kiedyś w rozmowie naszej, jednej z licznych rozmów, to sam zdefiniowałeś wtedy, kiedy dostają pierwszego smartfona. To są twoje słowa. To może tak być chyba. Natomiast mnie się wydaje, że wtedy, kiedy zaczyna się jakby rozjeżdżać oczekiwanie,
dziecka z tym, co szkoła mu podsuwa, tak? I to, wiesz, klasyczny przykład to jest taki, że dzieciom każe się czytać, oczywiście te lektury wędrują i w danym sezonie one mogą być na tym poziomie, mogą wyskoczyć, mogą wrócić. Ale uciekasz. Ale poczekaj, nie, mówię konkretnie. Koronny przykład to są nowelki pozytywistyczne, ponieważ tam bardzo często bohaterem głównym jest dziecko, tak? I to dziecko skrzywdzone. A to do pieca wsadzili, tak? A to tam z głodu zmarło, a to tam i tak dalej, tak? A w związku z tym, że skoro to jest dziecko jest bohater, to jest książka dla dzieci. Też dla dzieci. Otóż nieprawda. To były książki pisane dla dorosłych po to, żeby ich właśnie nauczyć, tak? Bo jakby to nasze traktowanie dzieci, tak? Taki, że dziecko jest królem w rodzinie, to nie było, to jest popatrz na pedagogikę z czasów pozytywistycznych, prawda? Jaka ona jest jeszcze, okrutna właściwie. No tak? Dobrze. Uciekłeś od odpowiedzi na to pytanie. Co ty byś chciał, żeby młodzi czytali? Ja bym chciał przede wszystkim, żeby czytali mniej, tak? I to jest ważne. Żeby czytali mniej, żeby to czytanie inaczej wyglądało, tak? Żeby to nie było tak, że dostajesz książkę i musisz sobie z nią sam poradzić w zaciszy, wiesz, własnego pokoju, a jeszcze na przykład rodzice są ludźmi niewrażliwymi na sprawy humanistyczne albo mają inne zainteresowania i nie możesz pójść do rodziców się z nimi na przykład pogadać. No moje córki mogą przyjść czy do mojej żony, która jest humanistką i czy do mnie. Ładnie to delegowałeś, mogą przyjść do prawda? Żony. Prawda? No jak jestem królem, no to bym zaraz wydelegował, niech żona układa ten spis lektur, tak? W każdym razie dzieci mogą się skonsultować, tak? Mogą zapytać, mogą wejść w spór i wchodzą, tak? Lektura powinna być na przykład właśnie taka, jaką ja miałem kiedyś. To znaczy na przykład czytamy obszerne fragmenty podczas lekcji. Gdzie się spieszyć? Po co uczyć, wiesz, kazań świętokrzyskich po Olgę Tokarczuk. Dlaczego uczeń ma galopem przebiec przez wiedzę fachową wielu set stuleci? Nie, tak? Bo mamy takie poczucie, że jeśli on tego nie przeczyta w szkole, to już nigdy po to nie sięgnie. A chcielibyśmy, ja próbuję rekonstruować to myślenie, nie patrz na mnie z podełba, a chcielibyśmy, by jednak wiedział zarówno o tych kazaniach świętokrzyskich, jak i o Oldze Tokarczuk. Mhm. I jeszcze pomiędzy również tak, zakuć, zaliczyć, zapomnieć, prawda? Może nie zapomnieć. No właśnie to jest nadzieja jest taka, że chcielibyśmy, żeby człowiek, który ma maturę, przeczytał Prusa, przeczytał Sienkiewicza, Żeromskiego. No mogę jeszcze paru wymienić. No dobrze, to też ja nie mówię, żeby Prusa, Sienkiewicza czy Żeromskiego na listę proskrypcyjną jakąś wpisać, prawda? Wiesz, no to jest pytanie, twoje pytanie, znaczy, jak powiada Zbigniew Herbert w jednym z swoich wierszy, proste pytania wymagają czasami skomplikowanej odpowiedzi. I tego się tak nie da powiedzieć. No nie da się, dlatego nie będziemy odpowiadali na pytanie, posłuchamy muzyki, a za karę opowiesz nam co ciekawe. No dobrze, proszę Państwa, zobaczymy, jaki to będzie kawał w takim razie, ale najpierw ta muzyka. Już się boję teraz tego kawału. Nie, dlaczego? No, rozmawiamy o szkole, więc pamiętam taki szmonces żydowski, jak to na jakiejś lekcji nauczyciel pyta ucznia, ile tam jakiś owad, powiedzmy, mrówka ma nóżek. No i ten biedny uczeń tam się poci i w końcu mówi, a pan profesor, to nie ma większy problem? I to już? Tak. To jest bardzo zabawny dowcip. Jak będę miał wolną chwilę, pójdę się wyśmiać. A teraz pozwolisz, że już nie o szkole. Mhm. Ty jesteś pan poeta, prawda? No, jestem. A poetów ktoś jeszcze czyta? Nie. To przykre chyba. Słuchaj, poetów czyta wąskie grono znawców, czyli to jest to trochę takie, wiesz, zapętlenie. Myślę, że częściowo ich rodziny i to w znacznej mierze przymuszone, podejrzewam, przez autorów. Twoje dzieci czytają twoje wiersze?
znaczy tak, żeby na przykład przyjść do mnie i tato, czy pożyczyłbyś mi swój, jeden ze swoich tomików, albowiem chciałabym się zapamiętać. Nie, nie, to takich rzeczy nie ma. Słuchaj, znaczy tak, no znają moje wiersze, tak? Zwłaszcza na przykład, że ja im pokazuję te wiersze, w których one się pojawiają. Tak? Ale żeby tak jakoś się rzucać do lektury, to nie. Niekoniecznie, nie, no, bo nie są normalne. Nie. Ale wiesz, mi się wydaje, że u nas się poetów właściwie nigdy nie czytało. I nawet w takich czasach, kiedy poeci byli wielkimi Polakami, też się nie czytało, tylko raczej się wiedziało o, tak? No, ale to i tak nie najgorzej. Poprzednik mój w Muzeum Literatury, dyrektor Janusz Odrowąż-Pieniążek, opowiadał mi o takim liście, który podobno widział, jednego wygnańca z czasów wielkiej emigracji do drugiego wygnańca. I w liście więcej stało tak, że byłem wczoraj u księcia Adama, czyli w hotelu Lambert. No wiesz, Chopin grał, Mickiewicz improwizował, nudy jak zwykle. Więc jak widzisz, no i wtedy tak to wyglądało. Nudy jak zwykle. Ty się przyjaźnisz z pisarzami, z poetami? Z niektórymi się przyjaźnię, z innymi się koleguję. A poza tym, wiesz, to jest wąska grupa zawodowa, w cudzysłowie oczywiście zawodowa, no i jak robisz w tym 30 lat, to już w końcu wszystkich znasz, tak? Tak. Prędzej czy później, no poznasz, prawda? Więc tak to jest możliwe. Gorzej było, kiedy byłem czynnym krytykiem literackim, a byłem czynnym krytykiem literackim, zwłaszcza w latach 90., kiedy też było we mnie dużo złośliwości i złej energii. Wtedy mogłeś być ciekawy. Być może, ale za to wiem, że miałem takich negatywnych kibiców, ale też się nie dziwię, no jak się wyśmiewało czyjeś pisarstwo, to nie ma się co dziwić, że ten ktoś cię nie lubił. No wiesz, że w tej chwili w Polsce już się nikogo nie krytykuje, to znaczy jest mnóstwo rzeczy, które się przemilcza z różnych powodów, tak. Nie tylko dlatego, że to są złe rzeczy, ale także dlatego, że na przykład nie są nam niewygodne. Nie wiem, politycznie, ideologicznie. Literatura chyba też jest bardzo polityczna w Polsce, prawda? Wiesz, może sama materia literatury nie, natomiast pisarze, środowisko no, tak, jak najbardziej, oczywiście. Te podziały są wyraźne? No, zwłaszcza jeżeli pisarz się deklaruje w życiu publicznym, to są wyraźne, prawda? I albo na przykład pisarz ma jakby dwie osobowości, tak? To znaczy, no jest na przykład, nie wiem, czynnym dziennikarzem, prawda? Jak na przykład redaktor jednego z tygodników nazywanych prawicowymi, no pisze też literaturę piękną, prawda? I wtedy niestety to od razu ma taką skazę, że się czyta go przez pryzmat jego... Przez pryzmat polityki. Tak. No, jego jakby publicznego wizerunku. I to no, może i zazwyczaj bywa ze stratą dla lektury, no, jeśli się go w ogóle czyta, prawda? Bo jeszcze jest taki odruch, a nie, bo on jest tam od nich, prawda? I to wszystko jedno... No tak, rozumiem, że... O kim mowa, tak? Tak. No tak, jak on jest stamtąd, to po co no, czytać? Dokładnie. No to ja ostatnio polecałem książkę historyczną zupełnie, bardzo dobrą książkę wydaną przez Krytykę Polityczną. I reakcja była taka, ale to krytyka polityczna. No właśnie. No dobra, no ale wydała książkę, dobrą książkę. No. Zdarzyło się. Nie, ale jak to ma znaczenie, no mogła wydać Fronta, mogła wydać Krytyka Polityczna, co mnie... Dobrze, panie profesorze, czyli pan się czasami przyjaźni, czasami nie przyjaźni, ale wiesz, czego najbardziej żałuję? Że nie ma czegoś takiego jak książki najgorsze. Że nie ma w krytykach już takiej odwagi, żeby być, a nie, tego nie czytajcie, bo to straszny chłam. Słuchaj, to znaczy, wiesz, no, ja oczywiście też uwielbiam tę książkę Barańczaka, książki najgorsze, o kryminale milicyjnym. Krytycy... Znasz mój ulubiony fragment. Nie. Major wyjął z lodówki butelkę dobrze zmrożonego koniaku. A, to mi przypomina, nie pamiętam, tylko koleżanka mi mówiła, ona czytała jakąś literaturę, pisała jakąś pracę seminaryjną z literatury dwudziestolecia, takiej właśnie drugorzędnej, tak? I tam w jakimś romansie takie zdanie, jego ręka była śliska jak ręka węża. Wiesz co, to jest koniec tej rozmowy.
naprawdę. To jest koniec tej rozmowy. Jarosław Klejnocki, poeta, proszę Państwa. Trudno uwierzyć, ale jednak dyrektor Muzeum Literatury był naszym gościem z ręką śliską jak ręka węża. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.